W grupie B Decathlon Business Champions League na parkiet wyszły zespoły Purmo, Flagowej Krainy oraz debiutanci MPL Power, a także Biedronka FC Keleris. I to właśnie ci drudzy wyszli jako pierwsi na boisko. Ich rywalem Purmo, czyli drużyna, która regularnie występuje w rozgrywkach. Debiutanci obijali słupki i poprzeczki bramki Purmo, ale nic nie chciało wpaść. Sztuka ta udała się dopiero w ostatnich sekundach spotkania, a do siatki trafił Mateusz Woźnica. Czego zabrakło Purmo do zdobycia choćby punktu? Szczęścia nam brakowało, no ale drużyna przeciwna była lepsza. No i wygrała zasłużenie 1-0. W drugim spotkaniu tej grupy Flagowa Kraina podejmowała MPL Power. W trzeciej minucie gry pierwszą bramkę w tym meczu strzelają ci drudzy. Konkretnie Tobiasz Michałek, który płaskim strzałem pokonał Szymona Kamczyka. Do wyrównania w drugiej odsłonie doprowadził Rafał Ciuberek, popisując się mocnym strzałem w samo okienko bramki rywali. To 20 sekund później Flagowa Kraina wychodzi na prowadzenie, a bramkarza MPL Power na raty pokonuje Tomasz Kiełkowski. W ostatniej akcji tego spotkania wynik meczu na 3-1 ustalił Rafał Ciuberek, wykorzystując błąd w defensywie przeciwnika. Pojedynek numer 3, czyli Purmo kontra Flagowa Kraina. W drugiej minucie gry Flagową Krainę na prowadzenie wyprowadził Tomasz Kiełkowski, wykorzystując dobre dogranie Rafała Ciuberka. Dwie minuty później mieliśmy drugą bramkę dla Flagowej Krainy. Strzelcem Rafał Ciuberek, choć trzeba przyznać, że świetną robotę wykonał tutaj Szymon Kamczyk, kapitalnie dorzucając na głowę kolegi z zespołu. Purmo kontakt łapie w ostatnich sekundach pierwszej połowy. Do siatki trafił Kamil Herok, wykańczając ładną akcję swojego zespołu. Ostatnie trafienie w tym meczu, ustalające wynik spotkania na 3-1 dla Flagowej Krainy, zdobył niezawodny Rafał Ciuberek. W czwartym spotkaniu grupy B pojedynek debiutantów. Biedronka FC Keleris gra z MPL Power. W szóstej minucie gry Biedronka wychodzi na prowadzenie, a do bramki mocnym strzałem trafił Łukasz Kania. Na 2-0 wynik spotkania dwie minuty później podwyższył Damian Lędziński, umieszczając piłkę w siatce po dograniu z rzutu rożnego. W drugiej połowie trzecią bramkę dla Biedronki zdobył Mateusz Potoczny, odbierając piłkę rywalom i pewnie pokonując bramkarza przeciwnika. Ten sam zawodnik ustalił wynik meczu na 4-0 w samej końcówce, popisując się ładną, indywidualną akcją. Piąty pojedynek, czyli Purmo kontra MPL Power. Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu wyszli ci drudzy, a do bramki trafił Damian Skowronek. Do wyrównania w siódmej minucie doprowadził Paweł Benerski, który najpierw odebrał piłkę rywalom, a potem sam wykończył akcję. Na początku drugiej połowy MPL Power wychodzi na prowadzenie. Do siatki trafia Mateusz Adamczyk. Do remisu 15 sekund później doprowadził ponownie Paweł Wenerski, nie dając szans na interwencję bramkarzowi. W
16 minucie gry podręcznikową kontrę wyprowadza Purmo, a do siatki trafia Michał Koński. Dzięki temu trafieniu mieliśmy 3-2 dla Purmo. W minucie 18 wynik meczu na 4-2 ustalił Mateusz Stawinoga. Posłuchajcie wypowiedzi przedstawicieli obu ekip. Tak, jest to dla nas nowość, dlatego że gdzieś tam staramy się grać na hali, ale to jest gra raczej rekreacyjna i techniczna, więc i tak dzisiaj chłopaki spisali się naprawdę mega. Wiadomo, było trochę chaosu, wszystkie ekipy grają bardziej ciałem, my staramy się technicznie i to był nasz błąd, no musimy dużo poprawić. Po pierwszym meczu już wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko wygrać z drużynami przeciwnymi, no ale mieli fajny poziom i powodzenia życzę kolejnym drużynom. Gdzieś tam na portalu śledziłem wasz turniej już 2 lata wcześniej nawet, można powiedzieć, i spodziewałem się, że Flagowa Kraina to jest ekipa z wyższej półki, czy Purmo. Nie spodziewałem się na przykład takiego wyniku po Biedronka FC Kalerys, dlatego że no, skoro nowa ekipa i no, zaskoczyłem się bardzo miło. No. W ostatnim spotkaniu tej grupy Flagowa Kraina grała z drużyną Biedronki i to właśnie ci drudzy dali prawdziwy pokaz siły. Najpierw do siatki trafił Mateusz Woźnica, czyniąc to w 5 minucie gry. Na 2-0 podwyższył Mateusz Potoczny, wykorzystując nieporozumienie w obronie Flagowej Krainy. W 16 minucie Biedronka podwyższa prowadzenie, a do bramki klatką piersiową trafił Karol Maciejok. W samej końcówce debiutanci dorzucają jeszcze 2 bramki. Najpierw do siatki trafił Mateusz Woźnica, a wynik spotkania tuż przed końcową syreną ustalił Łukasz Kania. Posłuchajcie wypowiedzi. No łatwo nie przyszło, ale jechaliśmy tutaj pierwszy raz do Was. Na pewno mocno się motywowaliśmy, żeby się z dobrej strony pokazać. Myślę, że to się udało. 9 bramek strzelonych w 3 meczach, ani jednej nie straconej, także brawo zespół. No turniej taki rozpoznawczy, także dzisiaj nie wyglądało to najgorzej, ale też jeszcze dużo do poprawy. No śmialiśmy się po meczu, że zawsze pierwszy mecz mamy taki, że gramy na chaos, nie gramy tego futsalu, który potrafimy grać, no i stąd tylko 1-0. Ale na szczęście udało się wygrać i to jest najważniejsze. Dużo biegania, no, takiej jakiejś dużej intensywności. No, 2 mecze wyszły, trzeci już nie. Wiemy, że potrafimy grać, jesteśmy zgraną drużyną, gramy swoje turnieje firmowe, graliśmy też już w biznes lidze, także graliśmy ze sobą sporo meczy. No i to zaprocentowało w tym ostatnim spotkaniu. 2 pierwsze mecze, tak jak powiedziałeś, udało się wygrać i nawet dobrze to wyglądało. No. Trzeci już nie był taki dobry, ale też dobra drużyna, także no właśnie, pewnie, co w tym pewnie dlatego. Zabrakło dekoncentracji, już brakło siły? Myślę, że już tam po tej drugiej bramce troszeczkę uszło powietrze i potem się posypało. Musieliśmy się spocić, to zresztą widać. Dużo biegania, dużo fizycznej gry. Drużyny też, mimo tego, że wyniki tam były po 4 czy 5 w tym ostatnim, to naprawdę stawiały nam opór i nie było tak łatwo strzelać tych bramek. Grupę wygrywa zatem Biedronka FC Kelleris, gromadząc na swoim koncie 9 punktów. Na drugim miejscu Flagowa Kraina z 6 oczkami, trzecia lokata dla Purmo, punktów 3, a ostatnia, pozycja 4 dla MPL Power, tutaj niestety bez punktów.